Medytacja małej posiadłości przeprogramowuje podświadomość, czyli sięga dokładnie do miejsca, w którym powstał problem. Symbolika poszczególnych słów ma przesłać informację do mózgu, że okres plan cel już się zakończył i nie musi powtarzać tych schematów. Medytacja ma na celu wewnętrzne uspokojenie, regulację ciała oraz wzmocnienie poczucia wartości. Są dwie szkoły używania tej medytacji. W tej będziemy sobie wizualizować. A więc zaczynamy. Byłem kiedyś małą posiadłością spustoszoną przez burzę. Wyobraź sobie posiadłość, przez którą przeszło właśnie tornado. Co widzisz? Zauważ, jak wyglądają pola naokoło domu. Może połamane drzewa. Może wiatr porwał dach z domu. Rozejrzyj się. Zobacz, co widzisz. Teraz piękna pogoda powróciła. Zobacz, że okres burzy już jest za tobą. Być może zauważasz, jak słońce wychodzi zza chmur. Zauważ, co się dzieje naokoło ciebie. Las i rzeka uspokoiły się. Wyobraź sobie przepiękny las z mocnymi, wysokimi drzewami. Być może z tego lasu wypływa rzeka, a może strumień. Zobacz, jak ta rzeka płynie, czy jest wartka. Być może woda jest zimna czy ciepła. Zauważ wszystkie aspekty. Dom wibruje i promienieje w słońcu. Wyobraź sobie przepiękny dom. Taki, jaki zawsze był w twoich marzeniach. Wyobraź go sobie skąpanego w słońcu. Być może słońce odbija się w szybach. I co najważniejsze, moje pole porządkuje się, powraca do swego zdrowia i piękna. Zauważ, co się dzieje na polu. Wyobraź sobie pole pełne kwiatów. Być może są jakieś sady owocowe. Może pola obsiane jakimś zbożem. Zaobserwuj, jak to wygląda. Zaobserwuj, jak rośliny budzą się do życia. Dziękuję wam, moje chorujące organy. Wypowiadając te słowa z pełną wdzięcznością, zauważ, czy nie pokazały ci się jakieś organy. Zwolnij ich teraz z funkcji ochronnej.
zwolnij teraz z tej służby, aby już nie programowały się na choroby. Wiem, że zrobiłyście wszystko, aby ochronić moje istnienie. Zdaj sobie sprawę, że to właśnie te chore organy ochroniły Cię i ściągnęły na siebie to, czego Twój umysł nie umiał udźwignąć, z czym Twój umysł podświadomy nie umiał sobie poradzić. I dziękuję sobie za to wszystko, co zrobiłem, by być uzdrowioną. Te słowa skieruj do siebie z wielką miłością, z wielkim szacunkiem. Te słowa mają potężną moc, kiedy wypowiemy je ze szczerą wdzięcznością, bo tak naprawdę robimy wszystko, aby uchronić swoje życie. Należy być wdzięcznym za każdą chwilę tego życia. Dopiero wtedy mamy moc, aby uzdrowić siebie i wyzdrowieć. Możesz sobie zanotować to, co dzisiaj widziałaś podczas tej medytacji i obserwować, jak z każdą kolejną medytacją te obrazy się zmieniają. Jak z każdą medytacją Twoja podświadomość uzdrawia swoje wzorce. Warto je sobie zanotować i obserwować. Podziękuj sobie za tą pracę, którą wykonałeś dla siebie.